Przedstawiciele partii rządzącej twierdzą, że w ostatnich latach Polska odzyskała podmiotowość na arenie międzynarodowej, że Polska odzyskała godność. Sugeruje się, że wcześniej polska dyplomacja kierowana między innymi przez pana była na kolanach. Jak pan to ocenia? A ja myślę, że nie warto walczyć o to, co się już ma. Mianowicie zdolność do decydowania za siebie. Ja nie pamiętam, żeby prezydent Lech Kaczyński, gdy negocjował traktat lizboński, dostawał jakieś instrukcje z Paryża czy tu z Berlina. Czy tak jak negocjowaliśmy trudny budżet europejski i wynegocjowaliśmy największy budżet w historii Unii Europejskiej, Polska podejmowała decyzje za siebie. Na tym polega praktyczna podmiotowość. A reszta to jest taka godnościowa publicystyka ludzi, którzy mają kompleksy, bo nie mówią językami albo są nieobyci w świecie.